Wielki nieobecny tego dnia tutaj w tym miejscu, Sławomir Andrzej Zakrzewski. O tej osobie musimy wspomnieć. 1 sierpnia 2017 człowiek, który budził sumienie narodu tutaj w tym miejscu, wypluwał płuca, zadawał pytanie, kto zarobił na tej polskiej krwi. Tak, pamiętam. Właśnie dzisiaj w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego o godzinie 17 w godzinie W jesteśmy tutaj. Aleksander Jabłonowski. Pamiętam, jak Sławek któregoś 11 listopada sam na środku placu Piłsudskiego, otoczony grupką ludzi bez żadnego nagłośnienia, uświadamiał, na czym to wszystko polega. Który to mógł być rok? 2002, 2003. Potem wiele razy Sławka widziałem przy głównej bramie, jak się zmagał z ludźmi, którzy nie chcieli słuchać prawdy. I miał ten wielki baner, taki pokropiony czerwoną farbą, z napisem: a kto zarobił na tej polskiej krwi? I niestety nasi rodacy nie lubią słuchać rzeczy przykrych, ale za to prawdziwych. Lubią słuchać pochwały, ale takie, na przykład jakiś w radiu panuje jakaś ruja, jak to para królewska odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego. I to już taki zachwyt, skowyt zachwytu. Oni nic nie zrobili. Po prostu, jak niewiele trzeba, żebyśmy się Polacy zysikali z radości, kiedy nas obcy pogłaszcze. A Sławek jak cierń z korony Chrystusowej do samej kości. Dużo się od niego nauczyłem. Kiedyś nawet przy głównej bramie Powązek, nie to, żebym stał w jego obronie, bo to aż tak nie trzeba było, ale werbalnie się za nim ująłem. Nie znaliśmy się, a potem ze Sławkiem się spotkałem, wyobraźcie sobie Państwo, na marszu w obronie pszczół. Szliśmy pod Ministerstwo Rolnictwa. Sławek, kamracie, pozdrawiamy Cię serdecznie. I jeszcze bardzo ważny komentarz. Szanowni Państwo, warto wiedzieć, jak wyglądała ta uroczystość, że była ona podzielona, były osoby wybrane i był plebs. Plebs mógł sobie tutaj popatrzeć z daleka na telebimie, co się dzieje, a osoby wybrane za karnetami, dobrane, sprawdzone, mogły być blisko. Nikt nie krzyczał tym razem przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz. Tak. Hanna Gronkiewicz-Waltz przytulona stała przy panu prezydencie Dudzie, przy pani premier Szydło i nic. 40, jakby nigdy nic. 40 tysięcy warszawiaków na bruk, przytulona, utulona, ugłaskana. Mój Boże, miłosierdzie. I jeszcze jedna rzecz. Tutaj pijemy wodę. Pijemy wodę. Z wodociągów, które już nie są polskie. Tak. I takie memento. Ta woda jest w beczkowozie i beczkowóz jest marki na podwoziu Mercedesa. Nie jest to Polonez, nie jest to Tarpan, nie jest to Star. Nie jest to Star. Polska marka Star albo Sanos. To jest najlepsza ilustracja, kto wygrał Powstanie Warszawskie. Tak. No Powstanie Warszawskie wygrał profesor Geremek. Tak jest. Te Powązki, na których tak oddawana jest hołd zwyciężonym instytucjonalnie, państwowo, tutaj właśnie jest pochowany za państwowe pieniądze, za nasze pieniądze. O właśnie tutaj ten kamień. Bronisław Geremek. Nie chcę się teraz nawet pochodzić, ale żeby się Państwo wiedzieli, jak to jest w Warszawie, kto tutaj leży w Alei Zasłużonych, a kto w zakątku zwanym Gloria Victis. Bez komentarzy. I feta. Polityczna feta, tak jest. Sztandary. Korporacji studenckiej. Korporacji studenckiej. Możliwe, że to jest Arkonia. Myślę, że jest to możliwe. Szanowni internauci, ja bym prosił... Siedmioramienna gwiazda, jakże niemile się kojarząca, na głowach, na myckach. Za chwileczkę zobaczymy amerykańskich żołnierzy.
Myślisz, że będą przechodzić? Widziałem. Żywych? Tak, oni mają, było ich około 20 paru. Chyba jeszcze byli Litwini, może Rumuni, nie jestem pewny, bo nie jestem pewien. Bo... A te korporacje studenckie to są rytu narodowego, czy... No czapki mają czy źle się kojarzące. Czy międzynarodowego? Nie, właśnie do końca, kim oni są w tej chwili. Sami Państwo widzicie, my tutaj nie silimy się na jakieś złośliwe docinki. To bardzo złośliwie wygląda. Niepokojąco. Kto im to wmówił, że takie coś mają mieć? Powiedzcie mi, Szanowni Państwo. W XIX wieku. Ale dobrze. Coś się zdarzyło. O cholera. Wiecie co, nie wiem. Nie badałem. A jakby mieli swastyki? Bo te swastyki byłyby z początku wieku, to dalej by je dziergali na czapkach? Czy już stwierdziliby, że nie wolno, bo została swastyka zbezczeszczona przez narodowo-socjalistyczne Niemcy? Upał zelżał. Zobacz, kto idzie z tyłu, Wojtku. Nie rozpoznaję. Jakbym był złośliwy, to bym powiedział, Breżniew też miał. No ale to bardzo nieładnie. Pamiętam, jak Breżniew dostał wirtuty military, jak kawalerowi oddawali swoje krzyże. No tak, prawda, człowiek nie śmieci się tak bardzo nad Breżniewem, bo on skończył tak naprawdę rządzić w 1974 roku, później już był chorym człowiekiem. A do tego momentu jednak doprowadził do paru rzeczy, między innymi dotyczących rozbrojenia na świecie. Na razie mamy spokój, ale to nie będzie długo trwało. Jeszcze coś się dzieje. Widzimy na telebimie, że w tym miejscu pomniejsi bohaterowie oddają hołd. Pomniejsi obywatele. Pomniejsi. No tak to jest, tak to wygląda. Taki jest przekrój społeczny. Taki jest społeczny przekrój. Wydarzeń 1 sierpnia 2017 roku na Powązkach. Zobaczmy.